Żarłok i Skóra. I Mando. Jerry. Bogusia. Szymas. Oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam Was w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się 22. Szymon Szymas-Cieśliński. Możecie kojarzyć mnie jako Szymasa właśnie z bloga Necropolitan i z nawiedzonego podcastu, a dziś chciałbym Wam opowiedzieć o wszystkich łzach piekła. Wszystkie łzy piekła to trzeci tom komiksowej serii Trzynastka autorstwa Vance'a i Van Hama. Trzeci tom serii, którą do tej pory polecałem. Jak będzie dzisiaj? Zobaczmy. W związku z tym, że to trzeci tom, muszę przybliżyć Wam fabułę dwójki. Jest to bezpośrednia kontynuacja. Tam nasz główny bohater Trzynastka, ten mężczyzna bez tożsamości, z amnezją, który próbuje dowiedzieć się, kim tak naprawdę jest, trafił do bazy wojskowej w poszukiwaniu Rowlanda i jego żony Kim Rowland. Miał takie zdjęcie, niektóre sugerowało, że są jakoś ze sobą powiązani, że to może być jego partnerka. I tak trafił na Bena Carringtona, na generała, który postanowił mu pomóc i odesłał go też do jego rzekomej rodziny, czyli właśnie do rodziny Rowlandów. Problem polega na tym, że no wszyscy tam myśleli, że Steve nie żyje. A tutaj Steve, były wojskowy, były członek SPADS, SPAC, takiej specjalnej jednostki wojskowej, powraca do swojego rodzinnego domu, do swojej bogatej rodziny i przypadkiem zostaje wmieszany w pewien spisek. Znaczy nie tyle przypadkiem. Chodzi o to, że to jest majętna rodzina. Mają sporą rezydencję, liczne tereny ziemskie i ojciec jest już w podeszłym wieku i prawdopodobnie jego brat zaraz przejmie cały majątek po jego śmierci, no ale nie chce czekać, więc żonką planuje, że przyspieszy cały proces i zamorduje po prostu swojego brata, a głównego właściciela całego tego terenu. No i okazuje się, że chcą w to wrobić właśnie Steve'a, naszą trzynastkę, i udaje im się. Co więcej, Felicity, czyli żonka brata właściciela wszystkich tych terenów, po zabiciu ojca sama morduje swojego męża i wrabia ostatecznie jeszcze trzynastkę. I tak właśnie dochodzimy do końca drugiego tomu, czyli do procesu sądowego, w którym trzynastka zostaje skazany na dożywotni pobyt w zakładzie karnym dla umysłowo chorych na oddziale pod specjalnym nadzorem. I to był ten twist, który mnie zaszokował, bo wiecie, to jest komiks sensacyjno-przygodowy z taką dość zawiłą intrygą i tutaj no już kilka razy zginęły ważne postacie. Więc tak naprawdę nie zdziwiłaby mnie praktycznie żadna śmierć tutaj. Nawet trzynastka, no to jest facet bez tożsamości. Równie dobrze mogliby go wyeliminować, podmienić, mógłby wyjść na jaw znowu jakiś dziwny twist i tyle. No i z bohatera nie zostanie nic. Niby to jest główny bohater tej serii, ale tak jak mówię, nawet to by mnie jakoś super nie zaskoczyło. Ale gdy słyszę, że nasz bohater zostaje skazany na dożywocie w psychiatryku dla kryminalistów, to sobie myślę, no nie, to się nie może wydarzyć. No kurczę, no na pewno go jakoś wyciągną, nie wiem, Ben Carrington, nasz generał, pociągnie za sznurki czy coś, czy go odbiją po prostu w drodze do tego psychiatryka. No coś się musi tutaj wydarzyć. A tutaj psikus. Otwieram sobie pierwszą stronę wszystkich łez piekła. I co widzę? Widzę zakład psychiatryczny na totalnym odludziu. Widzę 7 kadrów, na 6 z nich pacjenci szpitala i jeden ochroniarz, strażnik, a na 7 kadrze to więzienie. Więzienie na jakimś totalnym odludziu, wokoło tylko jakieś wyżyny kamienne, piaskowe, nie wiem. No i sobie myślę, no nie, zrobili to. I w tym miejscu może też zrobimy krótki komentarz na temat wizualiów, grafiki.
No te rysunki są niesamowite. Już ta pierwsza strona, widzimy te 7 kadrów, po tym więzieniu widać, że naprawdę nie ma z niego ucieczki, nie da rady. Nawet jak się ktoś wydostanie jakimś cudem za mury, chociaż to też raczej będzie trudne, to no co dalej? No tutaj są dziesiątki, setki kilometrów gdziekolwiek, by nie spojrzeć pustej przestrzeni, gdzie się umrze po prostu z głodu i pragnienia, nawet jeżeli się wydostanie właśnie człowiek już za mur. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, twarze tych psycholi. Już tutaj widzimy właśnie 3 bohaterów, którzy są wybitnie nienormalni. To są właśnie bezwzględni prawdopodobnie psychopaci, zabójcy, którzy są nieobliczalni, tak? Mogą zrobić cokolwiek, kiedykolwiek. Mamy naszą 13 i jeszcze jednego młodego osadzonego, który wygląda dziwnie normalnie i to też potem będzie miało odzwierciedlenie w dalszej fabule. A wracając do fabuły, śledzimy losy 13 w tym zakładzie. 13, który znajduje się pod opieką doktora Johanssona. Doktora Johanssona, który dostał wyraźne wytyczne rozkazy, aby spróbować wyciągnąć coś z naszego bohatera, który cierpi na amnezję, odblokować mu pamięć. Jak się uda, to po dobroci, jak się nie uda, to także siłą, w związku z czym obserwujemy m.in. serię elektrowstrząsów i kilka innych nieprzyjemnych zabiegów, tak to ujmijmy. Oprócz tego, równolegle z tym pobytem 13 w psychiatryku dla kryminalistów, śledzimy współpracę pułkownika Amosa, prowadzącego śledztwo w sprawie zabójstwa prezydenta Sheridana, w które 13 jest zamieszany, porucznik Jones i generała Bena Carringtona, czyli tej naszej pozytywnej dwójki, i sędziego Allenby. Sędzia Allenby prowadzi dochodzenie w sprawie zabójstwa prezydenta Sheridana, więc współpracuje z Amosem, co jest oczywiste tutaj. I wychodzi na jaw, że 13 to jednak nie jest Steve Rowland. Rzeczywiście wygląda tak jak on. Rzeczywiście jest świetnie wyszkolony, jeżeli chodzi o różne umiejętności wojskowe, i zgadzają się jego odciski palców z tymi z bazy, co ustaliliśmy w poprzednim tomie, ale jednak to nie jest on, bo teraz w tym psychiatryku lekarze odkryli mikroblizny na jego twarzy i okazuje się, że został poddany laserowej operacji plastycznej, właśnie między innymi twarzy i opuszków palców. Zmieniono więc tożsamość naszemu bohaterowi na Steve'a Rowlanda i teraz trwają poszukiwania najlepszych wojskowych z głównych instytucji armii USA, którzy zostali uznani za zaginionych lub martwych, by sprawdzić, czy któryś z nich nie jest być może 13 właśnie, nie został lekko zmodyfikowany, by stać się Steve'em Rowlandem. Więc z jednej strony obserwujemy to śledztwo w sprawie tożsamości 13, a z drugiej strony psychiatryk, w którym też jeszcze pojawia się Mangusta. Mangusta to jest zbir, przestępca, który prawdopodobnie chce wyeliminować wszystkich posiadających jakiekolwiek informacje na temat zabójstwa prezydenta Sheridana. I wiecie, w całej tej historii znowu pada masa pytań. Zastanawiamy się, co, jak, gdzie i kiedy. Czy 13 w ogóle ujdzie z życiem? Czy wydostanie się z tego zakładu? Bo na pewno nie spędzi nam dożywocia. No, nie pozwolą mu na to choćby Mangusta. Na co pozwoli sobie doktor Johansson w próbie odblokowania pamięci 13? Czy Carrington spróbuje pomóc naszemu bohaterowi? Czy może poznamy kolejną tożsamość naszego bohatera? No i cóż, dostajemy odpowiedzi też na te pytania. We wszystkich łzach piekła. Czyta się to nadal z niesamowitym zainteresowaniem. To wszystko trzyma w nieustannym napięciu i wygląda też bardzo, bardzo ładnie. Tak jak powiedziałem, tutaj przede wszystkim rzuciły mi się w oczy rysunki naszych psycholi i w ogóle wszystkich w tym zakładzie psychiatrycznym, ale też widać, jak pięknie twórcy uchwycili brutalność i bezwzględność tego świata przedstawionego, bo tak naprawdę 13 jako komiks nie epatuje przemocą, okrucieństwem, wręcz, znaczy może nie tyle tego unika, co przedstawia to raczej subtelnie, ale mamy takie kadry, gdzie po prostu ktoś coś mówi nawet, nie wiem, Mangusta grozi 13, czy doktor stwierdza wprost, że posunie się bardzo daleko, żeby odblokować mu pamięć, i my czujemy, że to nie są dobrzy ludzie, że tutaj się nie może zdać nic dobrego, odczuwamy dyskomfort i niepokój, więc no, plusuje to wszystko bardzo, bardzo, bardzo mocno. I chyba tyle ode mnie na dzisiaj. Sięgam zaraz po kolejny tom, po SPADS, S-P-A-D-S, i co? I odezwę się po lekturze. A na dzisiaj
Dziękuję Wam za uwagę. Życzę miłego dnia, tygodnia, weekendu, wieczoru i do usłyszenia następnym razem. Cześć! You finished? That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!